Ja pierdykam, patrz wariata! Jebut mu normalnie. Ajajaj. Ale nie poszło. Ten chłop ma bardzo podobny głos do mnie w ogóle. Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Maku i dzisiaj witam was w reakcji, i to nie byle jakiej, reakcji na niebezpieczne i chamskie sytuacje na drogach. A korzystać będziemy z pewnie bardzo znanego wam kanału Stop Ham. Oczywiście na wstępie tego filmu nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę pod tym filmem oraz subskrypcji, kto jeszcze nie subskrybuje, z dzwoneczkiem, bo warto. Niedługo będzie informacyjny film a propos live'a specjalnego na 1000 subskrypcji i tego, co tam będzie można wygrać i w jaki sposób będzie można to wygrać. A będzie się trochę działo, będzie coś dla widzów, także zachęcam serdecznie do zostawienia subskrypcji i oczywiście łapeczek w górę dla zasięgu. Podobnie sytuacja ma się też z komentarzem, którego też możecie zostawić dla zasięgu i możecie w nim napisać, jaka sytuacja z tych tutaj, które zaraz zobaczymy, najbardziej wam się, że tak powiem, może nie spodobała, ale która była taka najgłupsza, najdziwniejsza albo najgorsza. Tak, teraz jak już to wszystko zrobiliście, moi drodzy, lecimy z tematem, oglądamy niebezpieczne i chamskie sytuacje na drogach. Zobaczymy, co tutaj dla nas przygotowali. No debil. Bo dowjeżdżasz, idioto. No debil, bo powinien tam stać, tak jak tamten po lewej stronie stoi, tak on też powinien stać. Jeszcze... Co za chłop, ale możliwe, że po prostu był nietutejszy i mógł tego nie ogarnąć. To czasami się zdarza. Mamy BMW taksówkę i mamy z lewej strony auto, które się wpierdziela. Ten też tu agent się wpitala, chociaż z drugiej strony bardzo, bardzo chamskie zachowanie. I to nie zachowanie tego kierowcy, który wjeżdża, a tego kierowcy, który właśnie to nagrywa. Bo widział ewidentnie, że tamten samochód po lewej stronie, na lewym pasie go wpuszcza, więc już... No kurczę, no to tak się nie robi, że się tak podjeżdża, wiecie, i trąbi. No to jest po prostu chamskie i to nie jest chamskie ze strony tego kierowcy, który się włącza tutaj z lewej strony, a tego, który to nagrywa. Takie jest moje zdanie. Bardzo brzydko. Oho, mamy ciężaróweczkę, proszę bardzo, może być beczka, ale to chyba nie będzie o nią chodziło. A patrz agenta. Ja pij... Patrz agenta. Temu spami tymi światłami. Dlaczego on jechał w ogóle? Dlaczego on wyjechał mu z tej lewej strony? Przecież miał... Musiał mieć czerwone, to jest... nie wiem, o co chodzi. Ja pierdykam, patrz wariata, co środkiem jedzie, ty! Kuźwa mać! Dobry. Dobry agent. Sklep spożywczy monopolowy, o proszę bardzo. Tutaj jedzie sobie pieszy, dobra, tu jedzie auto i co? On, pewnie się ten niebieski się wpierdzieli, nie? No, no, pewnie, że tak, oczywiście. Chociaż czekajcie. Nie, on ma usta. Nie, no dobra, to wszystko się zgadza. Bo myślałem, że będzie wyjeżdżał z drogi na przykład z osiedlowej albo z strefy ruchu, wtedy on musi ustąpić, ale tutaj akurat był takiej samej sytuacji jak tamtym naprzeciwko, więc teoretycznie to miał pierwszeństwo, także no niebieski. Tutaj mamy jakiś koreczek, no i oczywiście motocyklista, który gdzieś tutaj pomyka lewą stroną, no i kierowca, który nie dojrzał go, niestety. Tak też się zdarza czasami i jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Wjeżdżamy w strefę zabudowaną. Okej. Okay. Jedziemy, i co? 40 na godzinę. Zakaz wyprzedzania. Przejście dla pieszych. Co za chłop! Ale chamsko, to, no to akurat było i niebezpieczne, i chamskie. Mamy kolejne wyprzedzanie. A tam nie mamy. No to wam powiem, że gorąco było. A tu mamy już zawodowca, który ma kamerkę i z tyłu i z przodu. O, naprawdę debil na zakręcie. Ten chłop ma bardzo podobny głos do mnie w ogóle. Ja pierdziela, idiota. Gość ma bardzo podobny głos do mnie w ogóle, tak odczuwam, tak jak słyszę go i słyszę potem swój głos gdzieś przy montażu. To podobny.
było to oczywiście coś, co planowało już za stałe tam, że Imperiatoli lekko były w stanie... No, to było niebezpieczne, nie wiem czy chamskie, ale mógł po prostu jakby nie ogarnąć tego, ale z drugiej strony ten samochód po prawej stronie zahamował i powinien bardziej uważać. Zresztą na przejściu dla pieszych po prostu się uważa, więc jakby to... Jaka to filozofia, nie wiem, ale no... Widać, że niektórzy mają z tym problem. No i potem niestety się dzieją różne wypadki na przejściach dla pieszych. Ten zjedzie na prawy pas, 100%. No, przecież logo, kurde. Standardzik, widzowie, standardzik to jest. To jest norma. Jebut mu, normalnie, ty. A gdzie on chciał jechać, jak to nawet droga nie w tą stronę? Tam się skręca, a on tutaj tak pod to auto wjechał idealnie. Nie spotkałem się jeszcze z taką, na szczęście, z taką sytuacją, że jakieś auto mi wyjechało perfidnie po prostu pode mnie. Byłem świadkiem tutaj w Gdańsku już jednego wypadku, czy stłuczki po prostu bardziej, gdzie mieliśmy zielone, dopiero ruszyliśmy i samochód z lewej strony po prostu na pewniaka wjechał. No i to się skończyło poważną stłuczką, ale bardzo w porządku było zachowanie pana kierowcy, który się wpierdzielił, bo wyszedł i przeprosił, był tego świadomy, że zjechał, wyszedł z samochodu, przeprosił i to było bardzo spoko. No ale stało się, nie? Stało się. I tak naprawdę gdybyśmy my byli na miejscu, a byliśmy dosłownie dwa samochody za, no to byłoby po nas. Znaczy po nas, w sensie no bylibyśmy my pewnie na tym miejscu, a nie pan kierowca, który był dwa samochody przed nami. A ten tu w ogóle nie wiem co on ogarnął, co on to odwalił, to nie wiem o co chodziło. Dobra. Piękny, słoneczny dzień, przejście dla pieszych. O kurde. Fajnie by teraz wdupił. Fajnie by go teraz zrobił. Fajnie by wdupił. Fajnie by w niego wdupił. Zajebiście by w niego wdupił. Albo odleciał. Uhuhu. Ale no nie, tutaj zachował się bardzo nie tak nieostrożnie pan kierowca. Mamy tutaj ciężarówkę, która jedzie środkiem, proszę bardzo. Po prawej stronie nie ma nic, co mogłoby wymijać w tym momencie. On jedzie środkiem, to... O, no już go zaczynają prawą stronę wyprzedzać, ale... Jakby... Czy ktoś z was jeździ ciężarówkami? Powiedzcie mi dlaczego. Dlaczego? Dlaczego tak? A nie po prostu normalnie pasem swoim. Mogliby nawet zjechać lekko na prawą stronę bardziej, żeby... Nie wiem, żeby... No nie wiem, no nie wiem, co jakie to by miało na celu, ale czemu środkiem? Jakby... Korek po lewej stronie i co? I pewnie jakiś głąb będzie chciał wyprzedać, nie? 100%. Co nie. To jest babka tej imienia. Ja pierdzielę, ty! Co za chłop? To kobita. Kobita chyba jakaś. Oj, to jest taka rzecz, że widać na nagraniu. Wiesz, za tej zaskakała przed samochodem. W ogóle co za, o co tu chodzi? Nie wiem, czy wam się podoba, ale mi się podoba. Wąsika zapuszczam tak trochę. Pewnie niedługo go zgolę, ale póki co spoko. Chciałem umożliwić wjazd z drogi podporządkowanej grzecznie, czekającemu kierowcy Renault. Niestety nie wszyscy umieją poczekać. No dokładnie, to jest zmora, że nam się zawsze kierowcom wszędzie śpieszy. A czy może nie mi, bo ja akurat staram się strasznie ludzi tak wpuszczać, jak jest okazja. Ale wiem, że są kierowcy, którzy po prostu tak im się śpieszy, że nie zdzierżą i te 5 sekund nie mogą poczekać. Nie, nie, nie. Jedę, bo się kurde żona mi rodzi, jadę, no. Jakby każdy jechał z rodzącą żoną. Takie mam wrażenie czasami. Jakby kurde każdemu, nie wiem. Coś się działo, że muszą w tym momencie jazda jechać. Ja rozumiem, jak naprawdę komuś się śpieszy, nie wiem, rodząca kobieta. Chory ktoś, szybko, coś, okej. Okay. Ale kurde, no. Na co dzień naprawdę nie jesteśmy w stanie te 10 sekund poczekać, wpuścić kierowcę. Jedno auto nas nie zbawi, naprawdę. To jest... No, zagotowałem się. No i co w związku z tym? Chciał wpuścić. I wpuszczał. A tu się pan wpierdzielił po lewej stronie. Dobra, on chciał wpuścić jednego, a ten od razu za nim się wpietolił. No to... Może nie niebezpieczne, ale na pewno chamskie zachowanie, bo raczej mógł poczekać na jakiś znak. Bo przeważnie jest tak, że to raczej się tak puszcza po jednym samochodzie. To było mocne słownictwo. Dobra, mamy rondo. No,
Powiem wam szczerze, że ja osobiście jestem za kierunkowskazami na rondach. Czyli za tym, że jeżeli wjeżdżasz na rondo i chcesz jechać w lewo albo zawracać, włączasz lewy kierunkowskaz, a przy zjeździe oczywiście prawy. Tak samo jeżeli chcesz jechać w prawo, to włączasz prawy kierunkowskaz. Przed wjazdem na rondo jeszcze. A jadąc prosto nie włączasz, bo nie zmieniasz kierunku jazdy teoretycznie. Znaczy przy zjeździe oczywiście, ale jakby... To jest dla mnie takie logiczne i bardzo pomaga kierowcom, którzy stoją i czekają na swoją okazję, żeby wjechać, w tym, żeby ogarnąć, czy ty chcesz wjechać w którą stronę, żeby wiedzieć, czy mogą wjeżdżać, czy nie. I tak mi się wydaje, że bardziej usprawniłoby to przejazdy na tych rondach, bo czasami ronda też są zakorkowane przed rondami i tak dalej. Pomijając fakt, że niektórzy nawet przy zjazdach tych kierunkowskazów nie włączają, to już swoją drogą. Ma takie żółte światło, czy mi się wydaje, że to tak się odbija po prostu dziwnie. A kierunek gdzie? To jest naprawdę, a propos tych kierunków znowu, to jest naprawdę największa zmora, że kierowcy nie włączają kierunków, a potem się dziwią, że kurde, no jak to jest, no? Jak to jest, że on mi się tu wpierdzielił? Pewnie miał strzałkę ten gość i po prostu uznał, że może jechać, a to tak nie jest. Ajajaj. Ale nie poszło, widzowie. Ojojoj. Także moi drodzy, to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. Jeżeli chcecie drugą część właśnie z reakcji na niebezpieczne i chamskie sytuacje na drogach właśnie ze StopHama, to dajcie znać w komentarzach, zostawcie dużo łapy w górę, a na pewno dla was taką drugą część nagram. Tak teraz, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!